Bardzo witam w kolejnym demonie gier. Dzisiaj mamy Nocturnal. Demko nie ma języka polskiego. Demko ma być w drugim kwartale tego roku. Zobaczymy, co to zagra. Nie wiem zupełnie, czego się spodziewać. Na skrzyniach wygląda jak platformówka 2D, jak Prince of Persia kiedyś, no ale zobaczymy. Dobra. Jakieś sewy może mam? Nie mam. Dlaczego? Dobra. Zobaczymy. Czy kolejne dobre demko na tym festiwalu? Nie mój klimat zupełnie, ale już kilka demek na tym festiwalu było, które tak subiektywnie oceniłem jako dobre i obiektywnie też wyglądały jako dobre. Chyba przybił tym statkiem. Page. Czy myszką mogę? Mogę myszką, no to już jest duży plus. Dobra, no drętwo się obraca ten koleś. No grafika, jak widzicie, nie wypada, no deszcz się ode mnie odbija. Zobaczmy, może jak responsywność, jeżeli chodzi o walkę. Kontrol jakiś? Shiftem? Kurotyk, ale tylko dół i lewo, prawo. Bo jak dół, to zobaczcie, a góra? Nic. Dobra, Pawły na razie nie znamy w ogóle. Przybyłem do brzegu. O, tu... Sami zaszlachtowali? Tu co się zobaczcie. Mogę skoczyć i uderzyć u góry. Tylko nic mi to nie daje. Wyjmij mu ten miecz. Weź go, pociachaj. Weź go. Potnij na kawałki. Tutaj wymierz ten nową. Miecz nowy sobie wyjmiesz, chłopie. Wiesz, jak się to robi? No tu też jest. Na razie nie mogę nic z tym zrobić. Albo nie wiem jak. Czekajcie, o. Powinno być z sobą uczek, no ale dobra, załóżmy, że nie ma. Jest. Prawym. Sekundary, kontrol. I, E. Czekajcie, E, I. I. Aż nic, tym nic, tym nic. Bo na razie nie mam nic, no to E i E. Dobra, nie mogę nic. Skrzynkę mogę rozwalić. O, skrzynki można rozwalać. 10 na 10. Zbieram coś takiego. Możesz łapać się krawędzi? Możesz. I to jest boss pierwszy. Dobra. Very lady. Ja bym cię zabił, very lady. Ona się zrzuci na mnie zaraz. No weź. No też by ten miecz wziął, to on nie chce. A jak tego... Nie trzeba skakać, on sam wspina. No tu już trzeba. Tam sam się wspina. Skrzyneczka, dziękuję. Coś zbieram. Home finally, dobra. I tu pewnie jest rzeźnia, wszystkich mu zabili. Co? Dobra, mamy checkpointy. Czy to jest przygodówka, czy tam gra akcji 2D? Dobra, dawaj, włączyć jakiś filmik fabularny. No, tu już złe rzeczy będą wziąły. Czekajcie, bo ja muszę, muszę uciekać. Bo to coś mnie pożera. Ale tu musiałem skoczyć. No dobra, czyli mamy już jakąś taką mechanikę dziwną. Ale to był checkpoint, dobrze. Czy już wiemy, że od tego... To od razu biegniemy. Nie być w cieniu, bo wtedy będę widział wszystko wyraźnie. Ale tu z każdej strony to wylatuje na mnie. Nie wiem, czy to przyspiesza, czy nie. Czasami rolki nie przyspieszają wcale. Odejdź mi stąd. No i tu nie wyjdziesz, nie? Ej, wyszło. Wylazło. No i tu już nie. No nie wiemy, co się stało. Idźmy do drzewa życia. Drzewo życia nam wyjaśni wszystko. Chcę wreszcie wyczyścić jakiegoś przeciwnika jakiegoś. Tu pewnie mogę wejść, no oczywiście, że tak. No to mądrze, że trzeba przytrzymać E, a nie że ten, bo pewnie nieraz mógłby być misklik. Dobra, będą przeciwnicy. Nie, pokazuj mi jak dalej skakać. To jest dziwne, nie? Machnij mieczem, to polecisz dalej, no ale dobra. W wielu grach tak jest. Czy się z tym zgadzam? Słuchajcie. Teraz nie wiem, czy mam to, czy to jest dobrze, że to się, czy nie. Czekajcie, czy on mi zgasznie po prostu? Aha.
Ja go podpaliłem i to się... czekajcie, dobra. Dobra, czaję mechanikę. I teraz ten cień nie przyjdzie. Tu jest cień. On nie przyjdzie. Bo ja jestem teraz światłością. No weź. To muszę to podpalić, tak? No to muszę szybko tu zjechać. No to powinien spać, to można spać od któregoś momentu. I nie ma fall damage'u, no to już... już wiemy. Czy teraz tak, podpalamy sobie miecz. Nie no, proszę. Kupia ci? Jak cię pokonałem? Jestem dobry, to są dwie pochodnie. Pytanie, czy coś będzie za podpalenie ich wszystkich. Tu ewidentnie mogę je podpalić, nie? Tylko fajnie, bo mogę jedną od drugiej. No dobra, mamy jakąś mechanikę. Na razie jej nie rozumiemy. Czy każdą kolejną będę mógł podpalić, widzicie? No to już wiemy, po co to jest, ta mechanika. Dobrze, no. Listki mogę palić, te pochodnie się palą cały czas. Usuwajmy to wyżej jeszcze możesz? Nie. Jest jeszcze niżej. Dobra, czekajcie, dam radę. Ważne, żeby to zapalić. Tam jest u góry pochodnia. Nic mi to nie daje. Zaraz będę skakał tam u góry. Dobra, czyli mamy taką mechanikę wymyśloną. Branż nawet widzę. Dobra, zaraz będziemy kończyć. Widzimy, jak to wygląda. I tak znajdźki na tej zasadzie też. No dobra. Ma pomysł na siebie gra, to trzeba powiedzieć. To się ceni w dzisiejszych czasach. Mechanika ognia jakaś jest. Pewnie później będzie fajniej rozbudowana. Uwolnię cię. Nie mogą, oni wszystkich powiesili. Checkpoint. Dobra, jeszcze dojdźmy do następnego. Jednego przeciwnika nawet pokonaliśmy. Ej, dlaczego mnie strzeliłeś? Życia mi się przepina ten, traktują mi. A było podobnie. Że można tak powiedzieć. Przeciwnicy? Jakieś tu nie ma Freddy Majdżu. Iż wiem, co są za złole i czemu oni mnie atakują. Wejdźmy do środka, znowu pobawmy się ogniem. Miałem do następnego checkpointu, nie? Dobra, ale ogień jakiś. Ogień jest. No i tu jest, widzicie, jest ten mrok. Zapalam to, nie wiem, czy muszę, ale... ale załóżmy, że muszę. Dobra, mrok teraz mi dotknie, nie? O. Pewnie tylko jak mam podpalone, to mogę go zaatakować. No i co, skończył się mrok? Znaczy, mrok mnie tu nie dotyka. A jakby tu całkiem zniknął, ale on nie znika tutaj. Dobra. Oczywiście sekretne przejście, jak mogło być inaczej. I tu jest. No dobra, czyli już mamy, wiemy, o co chodzi. W całej tej mechanice. Nie rozumiem tylko, czemu on sobie podpala. O, to będzie tak jasno, że już nikt tu nie wejdzie. Dobra, ale chciałem na to stąpnąć, tak jak się często robi stomp w grach, no ale tu nie o to chodziło.
Weź, no, już się przez... O, dobra, dwóch jest. O, zginę. Pokażę wam od razu śmierć. Dobra, widzicie. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym demonie. Nara.